Cześć, mam na imię Kinga, jestem stylistką rzęs i brwi i witam Cię na kanale Stylistka Warta Nobla. Dziś odcinek, który powinien bardzo się zainteresować, bo to jest odcinek o pensetach. Penseta jest dla stylistki rzęs przedłużeniem dłoni. To jest narzędzie podstawowe w pracy stylistki. Dobrze dobrana penseta będzie czystą przyjemnością. Praca na idealnie dopasowanej pensecie będzie po prostu fenomenalna. Ja jestem tu dzisiaj po to, żeby zrobić dla Ciebie przegląd penset i pomóc Ci w wyborze pensety idealnej dla techniki, metody, jaką pracujesz. Zapraszam do oglądania. Jestem ciekawa, czym kierujesz się przy wyborze zakupu pensety. Czy jest to piękny design, czy jest to funkcjonalność, czy jest to materiał, parametry techniczne pensety. Jeżeli możesz, to skomentuj proszę pod tym filmem właśnie, co dla Ciebie jest najważniejsze przy wyborze pensety. A tymczasem ja zaprezentuję Ci kilka modeli, które w mojej pensetowej szufladzie występują, które używam. Jedne częściej, drugie rzadziej. Tak naprawdę penset nigdy nie za wiele, a jeżeli dobierzesz tą swoją idealną, to uwierz mi, zostaniesz z nią bardzo, bardzo, bardzo długo. Tymczasem zapraszam Cię do przeglądu. Na moim pierwszym szkoleniu ze stylizacji rzęs miałam przyjemność pracować na wielu pensetach. Starałam się jak najbardziej optymalnie wykorzystać właśnie tą możliwość, żeby dobrać sobie pensetę, która będzie dla mnie idealna. No i wybrałam taką pensetę. Penseta leciutka, dobrze leżąca w dłoni, do tworzenia objętości, ostre końcówki, wielostykowa przy mocnym dociśnięciu. Nie męczyła mi w ogóle palców ani nadgarstka. No po prostu penseta totalny ideał. Mówię o pensecie Dumont. Już ją pokazuję. To jest właśnie ta penseta. To jest penseta szwajcarska. Bardzo, bardzo dobry sprzęt do pracy w stylizacji takiej już profesjonalnej. Wiadomo, gdzie klientki wchodzą jedna po drugiej, to będzie penseta po prostu perfekcyjna. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby właśnie penseta była leciutka, nie męczyła dłoni, żeby była dobrze wyważona, żeby jej końcówki dobrze pobierały rzęsę z paska, to jest penseta naprawdę stworzona dla Ciebie. Ona nie będzie przepuszczała, ona robi piękne wachlarze, przytrzymuje je dobrze, dzięki czemu aplikacja z paska wachlarzyka przygotowanego metodą bujaną albo drapaną, bo ta penseta jest do tego po prostu stworzona. Możesz taką kępuszkę w kleju i już możesz się aplikować na rzęsę dzięki tej pensecie. Nie zgubisz też kierunku, bo ona jest naprawdę leciutka i swobodnie można manewrować nadgarstkiem dzięki temu, że właśnie jest dobrze wyważona, jest stworzona z wysokiej jakości materiału i teraz to wiem, warto jest w nią zainwestować. Natomiast jako początkująca stylistka pokierowałam się troszeczkę przy wyborze pierwszych penset ceną. Miałam określony budżet, więc wybrałam pensety w takim budżecie, na jaki mogłam sobie pozwolić. Wtedy wybrałam pensety Vetus. Pensety Vetus mają to do siebie, że po pierwsze są ze stali nierdzewnej. Tą mam te 4 lata. I to jest faktycznie penseta nie do zdarcia, pod warunkiem, że się o nią dobrze dba. I to jest penseta prosta, taka idealna do separacji rzęs albo do metody 1:1. Kolejny model pensety Vetus to jest taka bardziej zakrzywiona typu Swan i ona też będzie fajna do metody objętościowej albo do 1:1, jeżeli wygodnie jest Ci nakładać rzęsy właśnie pensetą wygiętą. Ona też daje taki fajny dostęp do kącików, także spokojnie takim Swanem można sobie pracować. Kolejny właśnie model Vetusa, który też mam, bo tak jak wspomniałam, Vetus ma dobrą cenę i warto jest je kupować, chociażby z uwagi na to, że faktycznie to są dobrej jakości pensety w dobrej cenie. Tu kolejna penseta jest tak leciutko zakrzywiona. Ona będzie też dobra do separacji, też nią sobie pracuję właśnie w separacji. Dodatkowo też dobra do 1:1. Do objętości raczej bym jej nie polecała, bo ona zmęczyłaby bardzo nadgarstek. Można nią wykonać wachlarzyk, próbowałam, zrobiłam, ale jeżeli miałabym tak
całe oko zrobić na tej pensecie, to nie. Ale pensety Vetusa bardzo polecam, bo to są naprawdę spoko pensety w dobrej cenie, jeżeli jesteś początkującą stylistką, bądź zastanawiasz się nad wyborem takich pierwszych penset, to myślę, że spokojnie możesz wybrać pensety Vetus, bo one naprawdę są ok. W tej cenie to jest naprawdę bardzo dobry zakup. Szczególnie, że właśnie to, że one są wykonane ze stali, powoduje, że naprawdę są bardzo, bardzo trwałymi pensetami. Ja mam taką trójeczkę penset Vetus i używam ich, powiedzmy, w miarę potrzeb, a głównie do stylizacji 1:1, bo no, są dla mnie najlepsze do 1:1. Odkładam Vetusy, Dumonda już pokazałam i teraz mam tu takie dwie piękne pensety. Jedna jest tęczowa, taka prosta pensetka, a druga jest szafirowa, ta ma tak piękny kolor. Jeżeli zależy Ci na pięknym designie, na tym, żeby Twoja klientka po otwarciu oczu zobaczyła gdzieś tam kątem oka coś fantastycznego, to polecam te pensety, bo one naprawdę przyciągają wzrok. Co w tych pensetach jest też fajnego, że właśnie przy długotrwałej pracy tak naprawdę oko odpoczywa, bo możesz chwilę skoncentrować się na kolorze pensety, odwrócić wzrok, spojrzeć sobie właśnie na coś innego niż rzęsy, które są jakby wyeksponowane na separacji z taśmy czy płatka. To będzie taka relaksacja dla oka i to też jest fajne w tych pensetach, że no nie tylko cieszą designem, nie tylko pięknie wyglądają bardzo tak elegancko i stylowo, ale też właśnie to oko troszeczkę odpoczywa. I teraz tak, różnice między tymi pensetami, poza tym, że są w kolorze, no to ta penseta prosta idealnie nada się do separacji. Jeżeli lubisz pracę na prostej pensecie, takiej kompletnie prostej, to wydaje mi się, że ta będzie idealna do separacji. To po prostu jest kwestia przyzwyczajenia też na lekko wygiętej do separacji. Gdzieś bardziej mi leży w ręku, natomiast ta jest ok, ale pod warunkiem, że lubisz po prostu separację prostą pensetą. Więc ta tęczowa, piękny design w połączeniu właśnie z funkcjonalnością do separacji. Z tego co wiem, to w Noblu jest jeszcze taka zakrzywiona, więc myślę, że też dobra będzie ona do 1:1 albo nawet do lekkich objętości też na pewno się zda. Ta jak najbardziej do separacji jest idealna. I tu mam tą piękną szafirową pensetę Nobla z takim ślicznym logo. Ta penseta będzie idealna do objętości. Jeżeli jesteś stylistką, która pracuje na objętościach, to bardzo Ci polecam, przetestuj sobie tą pensetę. Ona naprawdę dzięki dużej powierzchni styku, proszę, delikatnie ją tylko dociskam i ta powierzchnia styku tworzy się no, praktycznie przez całą jakby długość pensety. Jest naprawdę fenomenalna. Dzięki temu właśnie, że jest drobna, idealnie będzie wpasowywała się w kąciki wewnętrzne, w kąciki zewnętrzne. Naprawdę swoboda pracy tą pensetą jest ogromna. Tak naprawdę to jest moja trzecia ulubiona penseta. Dobrze mi się na niej pracuje, bardzo lubię tą pensetę. I zachęcam do jej sprawdzenia właśnie do metod objętościowych, bo myślę, że dzięki tej pensecie bardziej pokochasz objętości, bardziej się w nich będziesz lubować, jeżeli jesteś właśnie początkującą stylistką i do tych objętości jakby nie możesz się do końca przekonać, coś Ci nie wychodzi, nie leży, to spróbuj pensety właśnie szafirowej z Nobla, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra penseta. A tu drugie miejsce na mojej liście penset, penseta z linii Metallic, Metallic 45 stopni, ona jest no właśnie w takim stopniu wygięta, fantastyczna penseta, idealnie leciutka, przyjemna w użytkowaniu, pięknie też łapie kępki, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i jej design. Te dwie pensety, zarówno ta z linii Metallic, jak i ta szafirowa, bardzo wpisują się w moją stylistykę. Ja bardzo lubię takie minimalistyczne, idealne wręcz narzędzia do pracy. Samo porównanie tych dwóch, to już na pierwszy rzut oka widać, że Metallic będzie krótsza. Ona naprawdę leży dobrze w dłoni. Ta szafirowa jest dłuższa. Też się nią dobrze pracuje. Ta szafirowa też jest cięższa, ta będzie lżejsza, ale tak naprawdę przy długotrwałej pracy nie jest to tak mocno odczuwalne, jakbym mogła się spodziewać tak w pierwszym odczuciu, kiedy tak naprawdę sięgnęłam po te pensety. To już kwestia tego, który design bardziej do Ciebie przemawia. Tą pensetę z linii Metallic powinna mieć każda stylistka rzęs. Tak naprawdę wybór penset jest w tej chwili na rynku ogromny. Najprostszą metodą, żeby wybrać pensetę
idealną dla Ciebie jest metoda prób i błędów. Kupujesz pensetę, sprawdzasz ją, testujesz i wiesz, czy jest to penseta dla Ciebie, czy dobrze się nią robi kępki, czy jest dobra do stylizacji 1:1, czy dobrze leży w ręku, czy nie męczy nadgarstka, czy jest dla Ciebie wygodna, czy jest dla Ciebie praktyczna, czy Ci się podoba. Wszystkie te elementy muszą być właśnie skupione wokół jednego urządzenia, jednego narzędzia, jakim jest właśnie penseta. Ona musi być dla Ciebie najlepsza. Musi spełniać Twoje właśnie wszystkie oczekiwania. Musi być dobra jakościowo, musi mieć dobre parametry, musi być leciutka, na pewno ładna, bo my stylistki rzęs jesteśmy ogromnymi estetkami, więc wszystko, co nas otacza, łącznie z naszymi narzędziami pracy, musi spełniać wszystkie warunki estetyczne również. I myślę, że pensety, które ja wybieram, i to na pewno są takie must have, to jest właśnie numer jeden, czyli penseta Dumont. Ona jest sporą inwestycją, ale uważam, że jak najbardziej ona się zwróci, bo Twoja praca zyska inny wymiar. Twoje ręce nie będą się męczyć, Twoje wachlarze nie będą się składać, a Ty będziesz przeszczęśliwa z racji tego, że użytkujesz, jak ja to mówiłam, Mercedesa wśród penset właśnie Dumonda. To jest bardzo, bardzo dobra penseta. Numer dwa, który kocham po prostu. Jest to bardzo, bardzo fajna penseta w ślicznym designie, totalnie minimalistyczna. To jest penseta z linii Metallic, 45 stopni właśnie do wykonywania objętości wachlarzy. Jest leciutka, super cudowna. No i numer trzy, piękno samo w sobie, Noble Lashes. Penseta szafirowa, kolor jest idealny, powierzchnia styku jest bardzo dobra, po prostu must have, jeżeli chodzi o objętości i takie cieszenie oka. Te trzy pensety, cudowne trio do wykonywania stylizacji objętościowych, ale myślę, że tą też spokojnie 1:1 można sobie podziałać, tą szafirową. A jeżeli z różnych przyczyn nie możesz zainwestować w te pensety, które Ci pokazałam przed chwilą, możesz spokojnie kupić wetusy na początek. One mają dobrą cenę i dobrą jakość. Kwestia tylko tego, żebyś przyzwyczaiła się do ich ciężkości, bo to są pensety, które troszeczkę ważą. Dumont to w ogóle jest jak piórko. W porównaniu z tą pensetą wetusa naprawdę jest odczuwalna ta różnica. I przy długofalowej pracy możesz też po prostu czuć ją w nadgarstkach. Ja pamiętam, że początki mojej pracy właśnie z tymi pensetami wetusa były takie, że po kilku klientkach pod rząd miałam tu problem właśnie z nadgarstkiem. Bolał mnie z jednej i z drugiej strony, bo z jednej trzymałam wetusa właśnie do separacji, z drugiej ciężkiego wetusa do tworzenia kępek czy 1:1. No i troszeczkę to moje nadgarstki odczuły. Teraz już są kompletnie przyzwyczajone, ale tak naprawdę bardzo też dbam o to, żeby nie męczyć ich. Przy długofalowej pracy wybieram właśnie pensety lekkie, no i takie, które dobrze trzymają kępkę, czyli mają dużą powierzchnię styku, są ostre, żeby było mi łatwo pobierać rzęsy z paska. Pokażę katalog produktowy Nobla. Na szkoleniu powinnaś dostać taki katalog, w którym masz całą ofertę Noble Lashes i to jest naprawdę bardzo fajna opcja, gdzie masz też właśnie opisane wszystkie pensety, o których mówiłam, a nawet więcej, dzięki czemu będziesz też mogła poznać jakby takie typowe parametry, penset, opis, który został stworzony przez osoby, które na tych pensetach pracują, więc wiedzą, co mówią i bardzo Cię zachęcam właśnie w momencie, kiedy postawisz na szkolenie Noble Lashes, żebyś wypróbowała wszystkie pensety, jakie tylko zostaną przed Tobą położone. Warto jest to zrobić, po to, żebyś mogła jakby sprecyzować, określić, sprawdzić, zobaczyć, które tak naprawdę pensety będą dobre dla Ciebie. Jeżeli robisz szkolenie pierwsze swoje, to pamiętaj, ja Cię bardzo o to proszę, wykorzystaj je na maksa. Wyciśnij jak cytrynę. Dopytuj, sprawdzaj, testuj. Po to jesteś właśnie na tym szkoleniu, żeby nie tylko wynieść tą wiedzę, która pozwoli Ci dalej pracować, ale właśnie po to, żebyś mogła wszystkiego dotknąć, sprawdzić. Ja na pierwszym szkoleniu troszeczkę się wstydziłam, ale później już zdecydowanie sprawdzałam dokładnie wszystkie opcje, jakie tylko miałam przed sobą, po to, żeby mieć jasność, w którym kierunku chcę iść, co mi najbardziej odpowiada, co mi pasuje, po to, żeby moja praca była jak najlepsza, żebym mogła jak najwięcej z siebie dawać. I właśnie Tobie też to polecam. Sprawdzaj pensety, testuj, bo ja wiem, że inwestycja w siebie to jest
najlepsza inwestycja, ona najlepiej Ci zaprocentuje. Jeżeli tylko będziesz mogła, to tak układaj swoje wydatki, żeby zainwestować w jak najwyższej jakości pensety. Z Nobla na przykład właśnie Dumont albo te pensety, tak jak już wspomniałam, jeszcze raz je pokażę, szafirową, bo po prostu jej design jest przepiękny. No i ta z linii metalik, kompletny sztos. Zainwestować w fajne, dobre pensety, bo to na pewno Ci się opłaci. I ja Cię zachęcam do tego, żebyś właśnie weszła na stronę Nobla, przyjrzała sobie ich ofertę, przeczytała opisy penset i zamówiła coś dla siebie, sprawdziła, dała mi znać w komentarzu, czy miałam rację, czy nie miałam racji. Jeżeli Ty masz jakieś swoje ulubione pensety i chciałabyś się ze mną podzielić w komentarzu, jestem bardzo ciekawa, jaka jest Twoja ulubiona penseta z Nobel Lashes. A tymczasem życzę Ci miłego dnia. Mam nadzieję, że ten film Ci się przydał, że mój przegląd penset rozjaśnił Ci troszeczkę obraz tego, jakie pensety masz do wyboru, z którymi jest łatwiej, z którymi lżej kierować się przy wyborze penset. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał, daj lajka dla tego filmu, naciśnij dzwoneczek, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi filmami, jakie wrzucam na ten kanał.